Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Dziś zapraszam Was serdecznie na kolejny film z serii Tutoriale Izuni. Dzisiejsze tutoriale zaczną się trochę inaczej, ponieważ ja większość rzeczy do kartki dzisiejszej mam przygotowane i podam Wam po prostu wymiary tego, co sobie przygotowałam. Dziś do tutoriali użyłam folderu do embossingu na zimno. Jest to folder, do którego wykorzystania potrzebna jest oczywiście maszynka. Taka, wiecie, do wykrojników, do cięcia, żeby można było tego folderu użyć. No, można pewnie, że tam wałkiem to przycisnąć, ale wiecie, no to już jest skomplikowana sprawa. Tutaj jest pokazane, jak tego użyć, tak? Wkłada się kartkę do folderu, wkłada do maszynki, przyciąga przez maszynkę. No i mamy. Ja nie mam pojęcia, gdzie kupiłam ten folder. Naprawdę nie wiem. No powiedziałabym Wam, ale nie wiem. Ale taki folder mam, więc go sobie użyłam. Jeśli ktoś nie ma folderów, no to nic straconego. Po prostu wyklei kartkę papierem kolorowym, tak? No przecież to... Nie musi być od razu folder do embossingu. Dzisiaj będziemy pracować z wycinankami z kolekcji Sunset Mood. I ja tutaj mam już parę rzeczy przygotowanych. Niektóre mam wycinane. Te dwa elementy jeszcze wytnę, bo one mi będą potrzebne. No i teraz, dlaczego mam przygotowane te części? Dlatego, że już robiłam jedną taką kartkę i niestety mi nie wyszło, więc zaczynam raz jeszcze. Więc przygotowałam sobie bazę, która ma 11 cali na 5,5, czyli jest kwadratem, tak? Jest zbigowana w 5,5, no i ta górna część tej bazy jest wyembosowana. Można również wyembosować tył, ale ja tego robić nie chcę. Ktoś dzwoni do drzwi, mam nadzieję, że ktoś inny otworzy i że ja nie muszę tego przerywać i wstawać. Teraz jest mi potrzebny drugi pasek papieru, który ma wymiary... No, jednak muszę wstać. 9 cali. Jestem z powrotem. Czyli ten ma 9 cali na 2 i 3/4. I teraz jak go zbigować? Bigujemy go na pół cala i na 4,5 cala. Potem, jeśli ktoś ma więcej, no to większą bigownicę, no to biguje jeszcze na 8,5 cala, a ja sobie przekręciłam i zbigowałam z drugiej strony na pół cala. Teraz w jednej tej przekładamy papier. Teraz układamy go pionowo, tak żeby 2 i 3/4 było po szerokości. I teraz bigujemy z każdej strony na pół cala. Do połowy papieru. Tak? Do połowy papieru. Po czym odwracamy ten papier i z drugiej strony do tego bigowania na pół cala bigujemy pół cala i pół cala. I mamy taką kratkę, tak? Składamy papier na 4,5 cala i teraz będziemy wycinać. Teraz będziemy wycinać i będziemy to wycinać w ten sposób. Z tego papieru, gdzie mamy te długie bigowania, wycinamy tu wszystko. Zostawiamy tylko tutaj ten pasek w środku, który nam zostanie półcalowy. Natomiast jak przekręcimy kartkę tu, gdzie nie mamy bigowań, to wycinamy ten element, ten dłuższy, razem z liniami bigowania. No to zabieramy się do wycinania. Czyli z tej strony wycinam razem z bigowaniem te długie elementy. Lepiej by to było zrobić pewnie trymerem, no ale jak się nie ma, co się lubi. Nie mam, zamówiłam już, paczka jest w drodze,
ze sklepiku Gosi. Musimy to wyciąć tutaj bardzo, bardzo równo. Tak, żeby tych bigowań nie było widać, ponieważ ta część to będzie ta część, która będzie widoczna w naszej kartce, więc postarajmy się to wyciąć bardzo dobrze i bardzo, bardzo równo. Wycinamy. No i tutaj razem z tym bigowaniem wycinam sobie powiedzmy, że jest równo. Tu mogę jeszcze troszkę ściąć, bo tu mi ręka zadrżała i zostało bigowanie. Ok. No i teraz wycinam sobie tutaj cały ten element, tak? Zostawiając tylko te króciutkie kwadraciki półcelowe. Wycinam. Teraz mogę je wygiąć. I teraz widzę, że całe migowanie zostało na kartce, więc poprawiam to wycięcie. To oczywiście wyrzucam. I mam taki pasek, tak? Tutaj mam te zagięcia małe, a tutaj mam to zagięcie takie duże. No i teraz można sobie tu odrobineczkę ściąć te rogi. Nie wiedziałam, co chcę ściąć. To nie jest mój dzień. Nagrywam to już po raz drugi. Za pierwszym razem niestety nie wyszło. A inspiracją, ale nie chcę, żeby ta kartka, wiecie, no, była taka sama, tak? Więc dopasowuję sobie różne rzeczy. Inspiracja jest oczywiście od Sam Cutler. Dopasowuję sobie różne rzeczy, tak żeby no, nie było wszystko takie samo, jak jest u niej, tak? No i teraz tu mamy nasz mechanizm. Nie wiem, czy już wiecie, czy nie wiecie, ale to będzie taki wazon. Wazon albo doniczka, więc zawijam sobie odrobinę na kości, nie łamiąc tego papieru, tylko go tak, wiecie, zawijając, tak? O. Żeby on mi utworzył taką, no trochę się połamał, żeby mi utworzył taką, taki delikatny półokrąg, tak? O. Tak, żeby był delikatnie wygięty. Mam jeszcze przyciętą i wyembosowaną. No uwierzcie mi na słowo, że mam. Taką część z papieru kraftowego, bo moja pierwsza kartka miała być na papierze kraftowym oczywiście. Moim zdaniem lepiej by wyglądało, ale no... Tutaj będzie ta część taka doniczkowa, tak? Czyli najpierw przykleję sobie tą część na górę. Teraz to będzie trochę utrudnione, to przyklejenie, no bo mamy tutaj embossing i nie chcemy go stracić, tak? Chcemy, żeby to było dalej widoczne, że to jest ładnie wyembosowane. Tylko jeszcze dobrze by było, żeby było przyklejone równo. Ok, teraz jest równo. Teraz jeszcze raz to sobie, tak wiecie, odrobinkę na tej kości, nie załamując papieru, wygnę. Ok. I mam moją konstrukcję.
ale teraz jeszcze mam taki mały jeden paseczek, który mam wymiar 2¼, co ja mówię, 3/4, no tam 3/4 i kawałek na 3¼ i on jest za długi, on jest zdecydowanie za długi. Bo on musi być wielkości tej mojej bazy. Czyli mniej więcej tyle muszę go skrócić. No i teraz mogę go tam, powiedzmy, zbigować na 1/4, tak? Żeby wiedzieć, gdzie nałożyć klej. I po co mi jest ten pasek? Ten pasek będzie ogranicznikiem dla mojej bazy. On będzie tutaj wklejony, tak, będzie tutaj wklejony i będzie ograniczał, dokąd ta kartka będzie się wsuwać i wysuwać, bo ta kartka będzie działać na takiej zasadzie, że będzie się tak, wiecie, zwijać jak doniczka, tak? No dobrze, no to zacznijmy od klejenia. Najpierw w środku tu kleimy tą część do zewnętrznej części, do lewej części bazy. Oczywiście, jak ktoś ma ochotę, to tu może wykleić papierem skrapowym, tak? Dokładam bigowanie do bigowania, tylko może trochę niżej. Bigowanie do bigowania. Nie? Czyli moją krawędź do bigowania i zamykam kartkę. Daję jej chwilę. Daję jej chwilę, żeby się przykleiła. Tak, i teraz mogę przegiąć bazę. Ok. I co, i teraz znowu źle? No niemożliwe. Nie, no dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Nie panikujmy. Nie panikujmy. Otwieramy. Teraz wklejam ten mój znacznik, tak? Czyli smaruję klejem te małe kawałki, które sobie zbigowałam, żeby wiedzieć, dokąd nałożyć klej. I przyklejam tu przy wewnętrznej części bigowania, tak, żeby klej nigdzie nie wypłynął na boki, bo sklei się baza. OK. I teraz czy to będzie się ruszać? Oczywiście, że będzie się ruszać. No i teraz doszliśmy, to była prosta część. Teraz doszliśmy do tej części, która jest trudniejsza. Teraz smarujemy te małe wypustki klejem. Ja sobie pozwolę rozsmarować. Zaginamy je do środka, ale musimy przykleić, nie dopuścić do tego, żeby się złożyła kartka i żeby to się przykleiło, dopóki to nie będzie zamknięte. Czyli sunę kartkę, sunę. Tu sobie to troszkę zagnę z jednej i z drugiej strony. I teraz zamykam kartkę. Zupełnie na płasko i dopiero teraz mogą mi się przykleić te małe półcalowe wypustki. I teraz ja sobie tutaj troszeczkę podniosę i je dokleję. Może teraz z tej strony można je przymasować. Ok.
No i zobaczmy, czy to działa, czy nie działa. No coś mi się tutaj nie za dobrze przykleiło. Czemu to się nie przykleiło dobrze? Coś tu skleiłam. Tu jest dobrze. Tu też jest dobrze. Czemu ja tego nie mogę otworzyć? No, halo, otwieramy się. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Co mi się tu przykleiło na Boga? A, wiem, co mi się tu przykleiło. Dobrze, dobrze. Znaczy niedobrze. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Ta jedna nóżka przykleiła mi się do tego papieru tutaj zewnętrznego. Można ten środek wyciąć odrobinę większy. Wiecie? No bo ten mały półcelowy wycuś, czyli ten taki trzymak od tej części, nie może dotknąć tego paska. To jest tak trochę jak w slajderze, że on tutaj musi mieć. Teraz się nie chce w ogóle przykleić. Boże. On musi mieć tutaj po prostu miejsce, tak, żeby się mógł dokleić. No i żeby ta kartka się mogła po prostu potem ruszać. Przytrzymam to jeszcze. Coś tu mi się nie chce przykleić za dobrze. Żeby ta kartka mogła się po prostu tutaj, wiecie, prostować i zginać. Tak? No to jak złożymy, jak rozprostujemy kartkę całą, no to tutaj mamy to takie wybrzuszenie. I dlatego ja nie wyklejałam tej kartki w środku, żeby mi nie było widać tych białych elementów tutaj, którymi to jest przytrzymane, tak? To może być, ten pasek w środku może być jeszcze mniejszy, może być niższy, ten ogranicznik, no ale generalnie chodzi, tak? Ślizga się, taki, zrobiliśmy taki slider. No i teraz, co ja chciałam tutaj zrobić? No oczywiście chciałam, żeby to wyglądało jak taki wazon, tak? Więc po prostu tu też to troszeczkę nagnę. Tak zawinę, żeby to było takie trochę nagięte, tak? O, i to sobie tutaj przykleję. No, a na zewnątrz przykleję kwiatki. No to spróbujmy. Spróbujmy. Czy to tak będzie, jak ja myślę, że to być powinno? No tak być powinno oczywiście, ale może się wiele rzeczy zdarzyć. Teraz musimy pamiętać o tym, że tutaj na boki tej kartki pod spodem, na tą bazę, nie możemy przykleić żadnych elementów, tak? Możemy tutaj u góry coś przykleić, natomiast tu nie, no bo tutaj ta nasza kartka musi się rozkładać na zupełnie na płasko. No to mam tutaj różne kwiatki, którymi sobie udekorujemy tą bazę też na zewnątrz. Nie proponuję robić tutaj trójwymiarów. Proponuję, żeby to jednak te elementy były płaskie. Żeby to tak, wiecie, jedno trzymało się drugiego, ale żeby można było kartkę otworzyć i zamknąć. Tak.
Nie chciałabym całego tego embossingu przykrywać, bo on mi się podoba. Ładnie to wygląda tutaj, więc nie chciałabym go, bym go całego zakrywać. Można oczywiście delikatnie potuszować jeszcze tą kartkę. Czy ja tutaj jeszcze coś przykleję? No nie bardzo coś tu jeszcze przykleję. Może tu jeszcze coś malutkiego, jakiś kwiateczek, żeby tak nie było smutno. I tu może z tej strony jeszcze. Oczywiście tych kwiatów tutaj na tej części takiej, wiecie, ruchomej, no to może być dużo, tak? Ten może. Tu może być tych kwiatów dużo. Ja po prostu nie mam takich kompozycji, wiecie, stojąco fruwających, więc dlatego przyklejam, przykleiłam tutaj tylko ten wazon, tak? Tak, żeby go nie było widać od spodu. I tutaj kwiatki. No i teraz tutaj można występować albo napisać życzenia tutaj na tym elemencie, albo można je przykleić z tyłu zupełnie. A tutaj mamy w środku tą karteczkę z tą naszą, z tym naszym ruchomym elementem. To można oczywiście obkleić, jeśli ktoś ma ochotę, to tak jak powiedziałam, tak? Tu można przykleić papier ozdobny, to można też wykleić, to można wykleić, wcale nie trzeba tego robić takiego brązowego. No i tak będzie się prezentować kartka. Tutaj mam jeszcze takie kwiateczki, może bym jeszcze tutaj przykleiła ze dwa, żeby stworzyć taką kompozycję z tyłu. O, żeby to było, wiecie, takie, nie takie puste, tak? Żeby tutaj też te kwiatki wychodziły i żeby ta góra była tutaj tak ozdobiona, nie? Oczywiście jakby tutaj przeszedł papier, to byłoby jeszcze lepiej, nie? Bo miałybyśmy po prostu całą taką kwiatową kompozycję. Ale ja chciałam pokazać w dzisiejszych tutorialach, że bez papieru skrapowego też można zrobić kartkę, tak? Naprawdę można zrobić kartkę. Tu jeszcze będą oczywiście życzenia, tylko no nie mam przy sobie żadnego paska z tych craft oklokowych, żeby można było tutaj przyczepić, dołożyć tam z okazji urodzin, czy jakikolwiek inny element. No nie mam, nie będę teraz tu stukać, pukać i szukać. Nie mam. Dobra, wstanę. No ale naprawdę nie mam tutaj żadnego paseczka. Szukam. Szukam, ale nie znalazłam. Więc taka jest propozycja kartki na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że tutaj było widać, co ja robiłam dokładnie i jak to jest zrobione. Jest zrobione na płasko, no tak na bardzo na płasko, nie, no bo tutaj jest, wiecie, ta kartka jest trochę wygięta w środku, nie, więc nie tak zupełnie na płasko, ale jak się ją otworzy, to ona się tak prezentuje i tutaj, tak jak powiedziałam, można przykleić, występować coś albo po prostu napisać jakieś życzenia. Można tą kartkę również potuszować po brzegach, żeby była taka trochę bardziej uspójniona. Ok, mam nadzieję, że nie zasiałam za bardzo zamętu i że wszystko było widoczne i że dobrze będzie wszystko wyglądało i że Wam się ta moja dzisiejsza propozycja tutoriali spodoba. Dajmy jeszcze chwilę, żeby ona wyschła, to wtedy będzie się ruszać z dużą większą
łatwością. Tak jak powiedziałam, jest to inspiracja, którą obejrzałam sama na kanale Sam Cutler. Zapraszam Was i do Sam, i do mnie na kolejne tutoriale. Na dziś to wszystko. Zapraszam serdecznie na film w środę i w piątek. Mam nadzieję, że spotkamy się na kanale i w środę, i w piątek, tak jak dziś. A na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami ogromnym serduchem. Życzę dobrego dnia i zachęcam do pozostawienia śladu po sobie w komentarzu na dole. Pa!